Najwyraźniej nie budziły one takiego powszechnego zachwytu jak pana osobisty zachwyt, skoro nie dawały panu możliwości awansowania do sądu y, okręgowego. Bo... Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Jesteśmy świadkami historii. Daniel Obajtek już nie rujnuje PKN Orlen, dziś go odwołano. Z kolei posłanka Gasiuk Pichowicz wybrała się na posiedzenie KRS po to, by udowodnić tzw. przebierańcom, że nie są sędziami. I chyba się jej udało. A na koniec Morawiecki zeznaje na Ziobrę. Morawiecki mówi tak: To nie ja, to Ziobro. Adam Bysiek, zapraszam na Podsumowanie Dnia. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl ukośnik Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl ukośnik EXS UMF. A my zaczynamy od tego, co działo się w tak zwanej Neo czyli w Tworze Pisowsko-Dudowskim, miejscu, gdzie zasiadają nominaci ziobry. Osoby, które po pierwsze nie mają wykształcenia kierunkowego, po drugie nigdy nie powinny być sędziami, ale są, bo znają kogoś, kto miał paszport PiSu. To właśnie ci patosędziowie wybierali tak zwanych przebierańców, czyli neosędziów. To właśnie przez tą Krajową Radę Sądownictwa doszło do tego. Że dzisiaj w Polsce ponad 2700 sędziów to nie sędziowie, a osoby, które uzurpują sobie prawo do tego, by być sędziami. Tam dziś wybrała się posłanka Gasio Pichowicz, posłanka, która nie była tam pierwszy raz, więc wiedziała, że wchodzi do gniazda Rzymi, właściwie wchodzi do ula, gdzie każdy będzie chciał ją konstać tylko dlatego, że będzie chciała stać, i to się jej udało, na straży praworządności, by wytłumaczyć tym, którzy przez lata, Orzekali, którzy się przebierali w togi, którzy pobierali wypłatę za to, że łamali prawo. Taka gangsterka w najczystszym wydaniu. Ale dość gadania sami zobaczcie, jak było na spotkaniu. Tak zwanej neokRS. Czy przebieg Pani kariery zawodowej wyglądał tak, że zaczyna Pani orzekać w 1998 roku, potem ma Pani dwa okresy delegacji do, ministra, do Ministerstwa Sprawiedliwości, zawsze zarządów Zbigniewa Ziobry 2006-2008 i druga delegacja 2016-2018 i potem już zarządów właśnie e, pis które są od 2015 roku. Mamy 2018 rok, delegacja Ministra Sprawiedliwości, czyli pana, Pani kolegi z do Sądu Okręgowego, 2020 nominacja do Sądu Okręgowego, a teraz znowu delegacja pod tym samym ministrem do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Czy jest taki przebieg, czy ja się mylę? Bo jeżeli jest taki przebieg, jak ja powiedziałam, to ja chcę panią niniejszym e, e, poinformować, że on absolutnie budzi w obywatelach m, takie przekonanie, że pani awanse były związane z pani znajomością ze Zbigniewem Ziobry, z delegacjami do Ministerstwa Sprawiedliwości, z tym, że jest pani pisowską nominatką w Krajowej Radzie Sądownictwa. Takie są odczucia obywateli. Ja dostaję takie. Uwagi i jako przedstawicielka właśnie tych obywateli w Krajowej Radzie Sądownictwa mam prawo, a przede wszystkim obowiązek właśnie pytać o tą koincydencję faktów, która budzi tak wielkie zastrzeżenia wśród obywateli, więc absolutnie o to pytam. Pan sędzia Drajewicz próbował obrócić moje pytanie, pytania w żart, ale Pana Hmm, historia zawodowa też budzi wątpliwości obywateli. Pytania podstawowe, które słyszałam, czy sędzia sądu rejonowego może w mniej niż rok awansować najpierw do okręgu, a potem do sądu apelacyjnego? I proszę mi powiedzieć, czy prawidłowa odpowiedź jest tak, może i czy to jest Pana historia? Czyli. Czasowy awans o dwa szczeble wyżej. Jest pan, był pan sędzią sądu rejonowego, potem wiceprezesem sądu okręgowego, a minister sprawiedliwości jeszcze delegował pana do sądu apelacyjnego. I to przy tym, mówi pan, że miał pan, pisał pan publikacje No najwyraźniej nie budziły one takiego powszechnego zachwytu, jak pana osobisty zachwyt, skoro nie dawały panu możliwości awansowania do sądu okręgowego. Bo... I tu się do państwa zatrzymajmy, ponieważ to Myślę, wymaga naszego komentarza i też państwa głosu, ponieważ od tych ludzi zależy to, jacy ludzie nas później sądzą. Znaczy każdy z nas może mieć stuczkę samochodem, ktoś może się odwołać od mandatu, innym razem po prostu wejdziemy w polemikę z policjantem po imprezie i okaże się, że musimy się od danych skarg, mandatów odwoływać i co wtedy? No i wtedy każdy z nas chciałby liczyć na normalny, uczciwy, praworządny, to podkreślmy, sąd. Niestety od kilku lat. A kilkunastu lat, dokładnie od co najmniej ośmiu, każda i każdy z nas musi się martwić o to, kto będzie nas sądził. Doszło do takiego paradoksu. Jesteśmy jedynym krajem, który ma taką stronę. Zaraz Państwu podam linki i powiem, dlaczego ona powstała. Gdzie każdy podsądny, czyli ktoś, kogo dotyczy dana do sprawa karna, cywilna. Może zajrzeć. To strona lista neosędziów. Po to ona powstała z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji, by każda osoba mogła zobaczyć, czy w składzie orzekającym danego sądu nie ma przypadkiem kogoś, kto jest zwykłym uzurpatorem, jest nie sędzią, a kimś, kto przebiera się w togę i myśli, że jeżeli zna ziobre, że jeżeli głosował na PIS i pochwalał tak zwane reformy. Ziobry i dudy, to może liczyć na awans, może liczyć na kolejną garzę pieniędzy w ramach tego zawodu, przy okazji pogwałcając fundamentalne zasady praworządności. Ci ludzie nie tylko nominowali tych sędziów, ale oni przy okazji sami uwierzyli w to, że są tymi sędziami. Co gorsze, jak Państwo sami słyszeliście, nie nachodzi ich żadna refleksja, mimo tego, że mówi o tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mimo tego, że mówią to największe autorytety prawne w naszym kraju, mimo tego, że oni sami mają tą świadomość, dlatego, że no, chociaż fundamentalne podstawy tego kodeksu karnego, KPK i prawa powinni znać, chociaż konstytucję, w co wątpię, bo. Najczęściej to oni ją łamali, mimo tego idą zaparte, nie poczuwają się w ogóle do winy i to też pokazuje w jak mocny, w jak jaskrawy, w jak ostentacyjny i oficjalny sposób są oni zblatowani z polityką PiSu, no i z tymi, którzy ją tworzyli. Oni swoje awanse nie zawdzięczają swojej wiedzy, doświadczeniu, nic z tych rzeczy, tylko temu, że znali jednego bądź drugiego polityka PiSu, który ich tam po prostu wkręcił. A to, że działo się to za nasze pieniądze, to, że policzmy 2700 sędziów, liczmy, że każdy z nich nie robi pięć spraw w tygodniu. Drodzy Państwo, to Państwo, mamy ponad 100 tysięcy fałszywych, lewych wyroków. Niejednokrotnie część z nich dotyczyła przyszłości różnych ludzi. Są to sprawy wykonawcze, są to sprawy karne, od których. De facto nie ma odwołania, bo co wtedy, jeżeli załóżmy, państwo lub ja mamy neosędziego w składzie? No to wchodzimy na tę listę, lista neosędziów, znajdujemy go, no i w sposób oczywisty przysługuje nam prawo do wnioskowania o zmianę sędziego z uwagi na jego brak obiektywizmu, ponieważ nie jest sędzią. Nie chcę być sądzeni przez niesędzi, ale jest ich aż tylu, że jeżeli nasz wniosek trafi do też neosędziego o tak samo wątpliwym statusie jak ten pierwszy, to czy ono orzeknie, że tamten jest neo, skoro ten, co wniosek rozstrzyga, też jest neo? No właśnie. Do tego typu sytuacji dochodzi notorycznie w naszym kraju. Dlatego taki autorytet prawny jak mecenas DiBuła apeluje mu o to, by jak najszybciej tej, do tej reformy doszło. Apeluje również posłanka Gasiuch Pichowicz, to nie tylko nie dostała odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące: po pierwsze, statusu tych ludzi, dwa, trybu, w jakim tam się znaleźli. Na także będzie na trzecie pytanie, które dotyczy wszystkich obywateli, czyli co z tymi wyrokami i czy mają zamiar ustąpić. Pamiętam, jak Pereira zabarykadował się w telewizji TVP Info przy placu Ustańcu w Warszawie 7. Tekstową dzisiaj baryk barykadują się yy, i dokonują obstrukcji, pełnej obstrukcji ci, którzy dalej uzurpują sobie prawo do tego, żeby w, tej, w tym Karesie zasiadać. Posłanka sprawdziła, co Państwo słyszeli, ile spraw miała większość z nich i jaka była ich droga awansu. Okazuje się, że spraw prawie w ogóle nie było, a awans polegał na tym, że albo nie popierałeś praworządnych sędziów nękanych przez ziobrystów i awansowałeś, a jeżeli protestowałeś, na logikę, to nie awansowałeś. Od i co cały mechanizm ziobrytycznego demolowania Porządku prawnego, który dzisiaj nakreśliła posłanka Gasiu Pichowicz. Szanowni Państwo, dzisiaj temat numer dwa. Właściwie to chyba temat numer jeden dziś powinien być to oczywiście Orlen wolny od obajtka. Tak można by zacząć polemikę i monolog na ten temat, ponieważ od 2018 roku czekaliśmy na to, aż w końcu ktoś to rujnuje państwową spółkę, wobec którego są naprawdę zasadne wątpliwości. Czy przypadkiem, aby nie doszło do szeregu przestępstw, gdy chodzi o jego o czas, gdy ten piastował swoją funkcję, ten sam człowiek nawet nie ma honoru o czym zaraz, ale najpierw skupmy się na liczbach. Proszę państwo, Marek Zuber, sam cię o tym u nas mówił, że w 2019 roku cena akcji Orlenu jednej. W takim rekordowym poziomie to było około 90 zł, następnie rekord rekordów to był bodajże październik tamtego roku, roku 2019, gdzie akcja Orlenu kosztowała 100 zł, to był rekord. I dziwnym trafem, tu mamy rok 18, czyli Obajtek i 19 pik akcji. czyli tutaj były najdroższe? Tu wchodzi do Orlenu obajtek. Co się później dzieje? Następnie cena akcji Oren nie kosztuje już nie 99 zł, nawet nie 90, nawet nie 80, a kosztuje 30. Do tego doprowadził Daniel Obajtek w trakcie swojej prezesury partyjno-pisowskiej. Później oczywiście to się jakoś wyrównało. Ja to Państwu dam link pod naszym filmem, żeby sobie można było zobaczyć, jak ta wartość się placowała na przestrzeni dni, ale dzisiaj wystrzeliła. Wystrzeliła, ponieważ okazało się, że jeżeli Daniel Obajtek został wyrzucony, i słusznie, z fotela, fotelu prezesa, to nagle te akcje poszybowały w górę. Już dziś o 10 rano kosztowały 62,50, 63, złotych. no to się wahało, to był taki przedział między 61 a właśnie te 2,50 za jedną akcję. Gdy tylko gruchnęła informacja o godzinie 11:55 dzisiaj, w trakcie go konferencji prasowej, spotkania pisowskiego, że jednak nie będzie prezesem, cena akcji wystrzeliła, tak jak tu Państwu teraz prezentuję. O czym to może świadczyć? O tym, że inwestorzy ufali Obajtkowi? O tym, że Obajtek cieszył się jakimkolwiek szacunkiem, zaufaniem? Że ktoś wierzył w to, co mówi? Drodzy Państwo, nikt to nie wierzył. Po pierwsze, to pokazują liczby, a matematyka jest w końcu podobną królową nauk. Tak często oni też mówił o Obajtek, gdy chwalił się tym, jak defraudował pieniądze, co nazywał inwestycją. Czy jak chorym gościem trzeba być, żeby... Stwierdzić, że defraudowanie pieniędzy, że oddanie komuś czegoś za 4 miliardy złotych mniej niż to jest warte, jest formą inwestycji. No może jest formą inwestycji, ale w zarzuty karne, bo na pewno nie. Wzysk czy rentowność spółki? Na szczęście ekonomiści tacy jak znawca rynku finansowych Marek Zuber mówią wprost, że jest bardzo duża szansa, szczególnie patrząc na tą tendencję dzisiaj wzrostową po odejściu tego partyjnego prezesa Dolamusa, że te ceny akcji faktycznie w jakimś czasie na ten poziom, na ten pułap 90-100 zł mogą wejść. Do tego zdaniem ekonomistów potrzeba trzech elementów. Pierwszy najważniejszy to odbudowa zaufania inwestorów do samego PKN Orden SA. Bez tego ani róż, bo to jednak oni, kupując te akcje, magazynując je we własnych portfelach, budują potencjał tej spółki. Druga to jest to, co obiecuje koalicja 15 października, więc de facto odpolitycznie całkowita spółki PKN Orden, po to, by owszem, był tam nadzór państwa, bo to spółka państwowa, ale nie w ten sposób, że ta spółka staje się mm, zapleczem bankowym. By nie powiedzieć skarbcem danej jednej innej partii, tylko w ten sposób, że ktoś patrzy na to, jak te pieniądze się są wydawane, i liczy, a nie jak PiS liczy na swoich, tylko liczy pieniądze, inwestycja w co, za ile się opłaca. Na pewno to nie polega na tym, co robił PiS i Obajdę, czyli na odsprzedaży majątku nie jego prywatnego, pana wójta z Pcimia, ale majątku nas wszystkich. Bo to spółka państwowa, po to, by spełnić jakąś bachusową, e, prymitywną, bizantyńską, megalomańską zachciankę tego czy innego prezesa partii, dzięki któremu on tam był i m, swoje miliony mógł zarobić. Trzeci element, by te akcje wróciły na normalny pułap, nie taki jak po degręgoladzie, jakiej dopuścił się Obajtek i reszta pisowców, e, jest to niezbędne, by. E, Ci ludzie, ci inwestorzy zaufali w to, że proces odpolitycznienia będzie prowadził do spełnienia fundamentalnego warunku, a więc, że działalnością Orlenu, jej nadrzędnym celem nie będzie promowanie swoje, pompowanie pieniędzy do partii, ale będzie to, jak jest. czyli dbałość o wynik, wynik Orlenu jako spółki państwowej przede wszystkim. Dopiero później można liczyć na to, że im więcej inwestorzy Wniosą kapitału im bardziej zaufają, tym szybciej ten Orden. Odbije się od tego naprawdę bardzo już głębokiego dna, w jakim dzisiaj się znalazł. Drodzy Państwo, temat numer 3 dziś będzie nieco dłużej. To Mateusz Morawiecki z w ziobro od tygodni. Tutaj wahamy się, dywagujemy razem. Rozmawiamy na ten temat, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Każdy ma hipotezy, my mamy jakieś tam fakty, Państwo je wiecie, bo nas oglądacie. Natomiast dzisiaj byłem w szoku, ponieważ, drodzy Państwo, Wojciech Czuchnowski na łamach Gazety Wyborczej napisał bardzo ciekawy tekst. Miał krótki tytuł. Brzmi on następująco. Morawiecki, dwukropek, czyli to jego cytat z niego, to nie ja, to ziobro. Czy Państwa to dziwi? Bo mnie w ogóle. O ile patrząc na Komisję śledcze do spraw zbadania wyborów kopertowych, słysząc zeznania Jacka Sasina, zestawiając je z tym, co nawet nie powiedział, a wydukał w, w, słynny Artur Soboń, mam wrażenie, że naprawdę grunt się im pod nogami pali, że pis naprawdę nie był gotowy na tak szybkie, na tak konkretne i dosadne ruchy, które zmierzają do całkowitego rozliczenia PiSu za to, co przez lata robił przeciwko Polsce i przeciwko prawu. Proszę Państwo, konflikt Morawiecki-Ziobro był zawsze czymś oficjalnym, głośno się o tym mówiło, nie było to żadną tajemnicą, PiS też z tego nie robi jakiejś tajemnicy Poliszynera, ale okazuje się, że frakcja Sasina, więc de facto frakcja trochę Morawieckiego, nagle zwala na Morawieckiego, a ten twierdzi, że jako premier RP nie miał w ogóle świadomości, że w Polsce działa Pegasus, że wybory kopertowe, że coś podpisał, ale on jako jedyny popełnił błąd. O ile można śmiać się z ziobry, że będzie poszukiwany, że powinien być skazany, o tyle ten się trochę ubezpieczał. Miał zaplecze ludzi, miał swoich wiernych pracowników, którzy mu zawdzięczali karierę rozdawał im pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, nielegalnie zresztą, organizował im pracę, wypełniał nimi swoje wolne, wypełniał nimi wakaty, więc byli mu wdzięczni. Gdy przyszedł Zbyszek i mówił podpiszcie tam dokument, słuchaj, to tylko parę tam kasacji apelacji podpiszcie i nie zadawajcie pytań, no to każdy z nich oczywiście, jak ten Hernand Prymityw podpisywał Robert Hernand, słynny prokurator, który chciał inwigilować gejów i osoby nieheteronormatywne, o tyle nawet Sasin się ubezpieczył, bo mówi w sumie też, że ja nic nie podpisywałem do Poczty Polskiej, mało co wysłałem, no obiła mi się oczy faktura, no ale nic więcej. A Morawiecki podpisał. I kto o tym powiedział? Nie tylko Michał Wypij, który był naszym gościem, ale też był naocznym świadkiem tego, w jaki sposób PiS rozgrywa tamte wybory w, w, w obecnym czasie, wtedy w czasie pandemii, ale także był tam słynny już yy, yy, Sasin, który również mówi, no ja za bardzo nic nie wiem, ale Pytajcie Morawieckiego. Na szczęście, drodzy Państwo, tytułem końca, komisja śledcza, każda ma pełne uprawnienia prokuratorskie, które sprawiają, że ktoś, jeżeli się nie stawi, lub jeżeli stawi się jak pan sobą, odczyta i odmówi e, odpowiedzi na fundamentalne, kluczowe pytania, tym samym utrudnia śledztwo, może podlegać odpowiedzialności karnej. A ja w tym miejscu pokładam nadzieję w, roz, w zespole do spraw rozliczeń PiSu Romana Giertycha. więc no Państwo, tyle na dzisiaj, takie trzy główne newsy dnia. Mam nadzieję, że Państwo również mm, macie swoje zdanie na temat tych właśnie trzech kwestii, czyli Ziobro i Zeznania, następnie Obajtek i koniec e, nienormalności w spółce PKN Orlen S.A. No i na temat tego, co działo się w KRS-ie, jak Państwo widzieli na, na, na załączonym nagraniu, bardzo przepraszam, emocji krs nie brakowało. Dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie. No, oczywiście, liczę na Państwa subskrypcję. Jeżeli tutaj jesteście Państwo pierwszy raz, apeluję do nas, do Państwa, by kliknąć subskrybuj, ponieważ smutne jest to, że ze 100% naszych widzów, a mamy tutaj taką statystykę, zaledwie 10% klika subskrybuj, a 100% wraca. Więc apeluję do tych, którzy wracają, a którzy jeszcze nie subskrybują, by kliknęli dzwoneczek i subskrypcję. A my na pewno będziemy dalej dla Państwa się rozwijali i jeszcze więcej nagrywali i transmitowali. Zapraszam, ponieważ tu na dole jest już nasze spotkanie. Dzisiaj z doktorem Mirosławem Oczkosiem. Petarda, naprawdę polecam. Adam Bysiek, kłaniam się nisko. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.